Cześć wszystkim. Nazywam się Mateusz. Przyjechałem dzisiaj z wami porozmawiać trochę o logach w inny sposób niż, mam nadzieję, do tej pory. Jako sysops każdy z nas na co dzień pracuje z logami. Możemy je lubić, możemy ich nie lubić. Szczególnie lubimy je wtedy, kiedy coś się psuje, kiedy coś nie działa i musimy szukać, co się zepsuło. Co w sytuacji, kiedy to ja, kiedy to wy jesteście twórcą danego oprogramowania? Czy na pewno tworzycie odpowiednią liczbę gadatliwych komunikatów w waszych programach? No i pojawia się problem, gdzie to potem przetrzymywać. Gdzie trzymać te logi, jak się do nich dobrać, ile i jak trzeba utrzymywać infrastrukturę do trzymania logów, które mają pomóc w diagnozowaniu problemu. Więc dzisiaj parę słów o tym. Porozmawiamy dziś o logach jako o usłudze. O usłudze, która jest przystępna kosztowo, która jest zawsze dostępna, 24 na dobę, z której bardzo łatwo można budować raporty, ale która nie jest CM-em. Porozmawiamy o logach, które w różnej postaci każdy z was w takiej czy innej kojarzy, ale nie tak. Dzisiaj nie to nas będzie interesowało. Dzisiaj porozmawiamy o logach, które są bardziej jak Palantir. Potrafią pokazać rzeczy, które nie do końca są dla nas widoczne. Logach, które można pisać bardzo proste, czytelne, jednocześnie zaawansowane kwerendy. Logach, które można wyświetlać w postaci dashboardów, w postaci tabel, które są bardzo szybko przeszukiwalne, nawet jeżeli tych rekordów jest bardzo dużo i z których bardzo prosto można zbudować dashboardy. Przystępne dla ludzi, którzy niekoniecznie znają tę technologię, bądź alerty, monitoring, całą resztę. Wszystko to jesteście w stanie zrobić wy sami, mam nadzieję, po dzisiejszym spotkaniu w mniej niż 15 minut. Zainteresowani? No to dobrze. Po dzisiejszej sesji, mam nadzieję, będziecie wiedzieli kilka słów więcej na temat Azure Monitora, na temat tego, czym jest KQL, w jaki sposób można się dostać do zgromadzonych logów przy pomocy REST API, w jaki sposób zbudować raport Power BI-a, zbudować raport dashboardowy, online'owy, czy ustawić reguły alertowe. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy. Najpierw chciałbym jednak trochę was poznać. Kto wie, czym jest Azure Monitor? No i dobrze. Kto wie, czym jest Log Analytics? Kto z niego korzysta? Też dobrze. REST API? Korzystał ktoś gdzieś, kiedyś, jakiekolwiek, gdziekolwiek? No i super. Power BI? Mało. Dobra. Informacja daje wartość wtedy, kiedy potrafimy ją wykorzystać. Dopiero wtedy, kiedy potrafimy ją zanalizować i wyciągnąć wnioski, logi nam się do czegoś przydają. Również wtedy, kiedy potrafimy przygotować ją w taki sposób, żeby była dostępna i atrakcyjna dla ludzi, którzy niekoniecznie znają się na technologii. To, że my jesteśmy inżynierami i dokładnie rozumiemy, w jaki sposób SQL komunikuje się z drugim SQL-em, żeby zrobić availability, niekoniecznie oznacza, że nasz kierownik czy jego kierownik taką wiedzę posiada. A raporty, które przygotowujemy, powinny być również dostępne dla nich. No i teraz jak osiągnąć brak szumu tysiąca alertów w swoim inboxie? To znaczy być informowanym tylko o tym, o czym naprawdę warto być informowanym. Dodamy do tego trochę PowerShell'a, odrobinę automatyki i możemy ruszać na przykład. Czym jest w takim razie Azure Monitor? Na początku odrobina teorii. Dla mnie Azure Monitor to jest pomocnik. Pomocnik, który może zbierać różne informacje, oferujące różne funkcjonalności w zależności od naszych potrzeb. Różne źródła danych mogą dostarczać mu informacji, w tym źródła utworzone przez nas. I to jest prawdziwa potęga tego rozwiązania. Dane te pozwala nam obrobić gotowymi rozwiązaniami do monitoringu, do analizy, do wszelkiego rodzaju raportowania, nawet do przygotowania tak zwanych workbooków na wypadek incydentu, na wypadek troubleshootingu w nocy. Dostajemy gotowe recepty, czy support dostaje gotowe recepty, z których może skorzystać. Pozwoli nam również przygotować nasze własne raporty, nasze własne dashboardy. Wszyscy lubią kolorowe ikonki migające po ekranach, szczególnie jak ktoś chodzi do pokoju na dużym ekranie, żeby było widać, że pracujemy. Potrafi też podjąć samoczynnie pewne akcje. Jeżeli wykryje nieprawidłowości, wykryje nieścisłości, potrafi na przykład zeskalować cały set maszynek albo dostać się do infrastruktury wewnętrznie, zrestartować usługę bez naszej ingerencji. Jeżeli oczywiście mu na to pozwolimy. Pozwoli się zintegrować z dowolnymi innymi rozwiązaniami poprzez REST API w tą bądź w tą. Nasze informacje, które do niego wysyłamy, mogą przyjąć dwojaką formę. To mogą być metryki lub logi. Metryki zbierają głównie dane liczbowe z danego okresu czasu. Dzisiaj zajmiemy się logami. Logi to po prostu rekordy o różnych właściwościach. Atrybuty mogą być tekstowe, liczbowe, binarne. To mogą być całe struktury danych. Możemy się do nich dobrać poprzez zapytania Custo,
poprzez REST API lub mQuery. Kto z Was korzysta z Excela? Z pivotów, z tabeli, z łączenia źródeł danych? To tam również obowiązuje język mQuery. Kto z Was korzysta z KQL-a? Wiecie w ogóle skąd nazwa Custo? Taki fajny trivia. Azure jest niebieski, błękitny, chmurki. A Jacques Cousteau to był taki facet, który pływał po morzach, nie? No więc sobie wymyślili, że język, który pozwoli dobrać się do danych Azure'a, to będzie Cousteau. Czemu nie? Zapytania Cousteau z kolei są to żądania tylko do odczytu. To znaczy nimi nie jesteśmy w stanie przez REST API zmodyfikować czegokolwiek. Posłuży temu, żeby obrobić te dane i zaprezentować. Jest podobny do języka SQL. Jest nawet ściąga Microsoftowa dla ludzi, którzy znają SQL-a, do tego, w jaki sposób można się szybciutko przesiąść na KQL-a, a z drugiej strony jest bardzo podobny do PowerShell-a. Tak w ogóle, ilu z Was zna PowerShell-a? Zna, używa, korzysta, jest zmuszonym, lubi w jakikolwiek sposób. To czemu Was na PPOSZ-u nie ma? Ludzie, mamy w Polsce grupę PowerShell-a od 3 lat. Shameless plug. Tak jak PowerShell napędza automatykę, głównie w sieci Windows, ale już nie tylko. Tak, KQL stoi za większością usług Microsoftu, jeżeli ktoś z Was pracuje z jakimikolwiek usługami. Windows Defender ATP, Office 365, Tenant, jakiekolwiek zarządzanie grupami, Active Directory w chmurze, Office jako OneDrive, SharePoint, cokolwiek, to KQL przyda Wam się bardzo mocno. Nawet jeżeli Wasze aplikacje stoją na Azure, to Azure Monitor, a od niedawna Azure Arc, który pozwala łączyć również inne chmury, jak AWS-a, czy Waszą w piwnicy na VMware. Jeżeli chcecie zapoznać się z tym językiem, to polecam była promocja do 40% ostatnio, ten kurs z tego co wiem jest darmowy cały czas, naprawdę warto, 30-godzinny. Jak zatem wygląda zapytanie w KQL-u? Definiujemy tabelę, pipe, rurka, wybieramy elementy, które nas interesują. Do każdej tabeli, w sensie do każdego rekordu, który ląduje w AL, dodaję sufiks, który definiuje, co to jest za typ, czy to będzie boolean, czy to będzie integer, czy to będzie string i tak dalej, i tak dalej. Tu jest przykład trochę bardziej skomplikowanego zapytania. Wybieram sobie tabelę checków Active Directory ze wszystkich elementów, gdzie cofam się 7 dni, są starsze niż, czyli do dzisiaj, z ostatnich 7 dni. Sumuję to po wszystkich checkach, które się udały, po wszystkich checkach, które się nie udały. Wyświetlam przez blok describe z innego mojego modułu i sortuję po tych, które się nie udały. Mówiąc krótko, testuję swoje Active Directory średnio co godzinę, jest około 200 testów. Wszystko ląduje w Azure Logu i na podstawie tego zapytania mogę wyświetlić sobie z ostatnich 7 dni same fejle. Najpierw fejle, później resztę. Tu jest przykład średnio łatwego zapytania. Joiny, nie joiny, dokładnie to samo co SQL. Wynikiem zapytania może być lista, może być wykres, no bo bardziej zwariowany wykres. Możemy również zbudować dashboard, na którym przypniemy elementy, które nas interesują, które będziemy mogli pokazać osobom mniej zaawansowanym, bądź takie, które niekoniecznie muszą się uczyć KQL-a. Jeżeli na 10-osobowy zespół jedna osoba, chociaż go pozna, będzie potrafiła zbudować dashboardy poniżej 15 minut, to zyskuje na tym cały zespół, bo dostaje dostęp do danych, których nawet nie wiedział, że są. Każdy kafelek po rozwinięciu daje nam dodatkowe informacje. My definiujemy, jak to wygląda. My definiujemy kolorki. Jak ktoś nie lubi niebieskiego, może wybrać inny. Tu jest dostęp z mojego środowiska testowego, który właśnie pokazuje ilość testów. W ostatnich 7 dniach bodajże wykonałem 26 tysięcy testów na swoim Active Directory testowym, a tam już ze środowiska produkcyjnego ilość haseł, jaka została zmieniona bądź zresetowana w moim środowisku produkcyjnym w ostatnich dobie. Tak? Dobrze, w jednej dobie. Jedziemy dalej. Ktoś, kto lubi raporty, w bardzo prosty sposób, naprawdę. Ja nie znając Power BI, ja byłem w stanie zbudować, poza tym Power BI jest darmowy, jako desktop, byłem w stanie zbudować raport w ciągu pierwszych pół godziny, w ogóle nie znając tego narzędzia. Jest to naprawdę prosty tool, który pozwala sięgać do takich danych jak Active Directory, JSON, CSV, Excel, baza danych, Postgres, AWS, Azure, you name it. Tak naprawdę jest tam masa tego. Tutaj będziemy sięgali bezpośrednio przez mQuery i REST API do Azure Loga. To jest przykład drugi z Windows Event Collectora. To opowiadałem ostatnio na SODO, w jaki sposób w 200 linijkach PowerShell'a 1F5 zbudować sobie Event Collector, który z całego waszego środowiska Windowsowego zbierze wszystko i wyświetli w takim raporcie.
Alerty budujemy w oparciu o występujące warunki, czyli inaczej mówiąc zapytania QSTO, przekroczone wartości graniczne, czyli nie alertuj mnie jak tylko to wystąpi, ale po przekroczeniu thresholda, oraz typ alertu, czyli kto, co, gdzie, kiedy, w jaki sposób ma być alertowany. Już prawie koniec. O ile Azure Log Analytics ma bardzo fajny, wygodny portal do pracy, jeżeli chcemy się przeklikać, o tyle wprowadzać danych tam się nie da. Jest tylko do odczytu. Microsoft udostępnia przykłady kodu dla różnych języków, C-Sharp, .NET, Visual, Java, PowerShell. Natomiast przyklepywanie tego kodu do każdego miejsca, gdzie chciałbym skorzystać z możliwości wysyłania logów, jest problematyczny, stąd stworzyłem swój własny mikromoduł w PowerShellu. Wystarczy, że zaimportuję go na stacji jedną komendą, write to log analytics, jestem w stanie wysłać obiekt, dowolny obiekt. Obiekt czytany z pliku tekstowego, przeparsowany get contentem, obiekt czytany z get procesa, czy dowolną funkcję, którą za chwilę pokażę, czyli get VM inventory, w jaki sposób szybko zapytuję hosta Hyper-V o wszystkie maszyny, o ileś 10 parametrów z każdej maszyny i tym oto elementem wysyłam do loga. To, co jest potrzebne, przyjmuję kilka parametrów. Przyjmuję AL Workspace ID, czyli Azure Log Workspace, jest to inaczej mówiąc login. Workspace Key to jest hasło dostępu do REST API. Czas rozpoczęcia i zakończenia zbierania danych. Azure Log tego wymaga w celu późniejszego procesowania. Tabele, tutaj nazywa się VM Inventory, oraz sam obiekt. Żeby dostać się przez REST API, tak naprawdę wystarczy skorzystać z gotowego modułu Azure RM w wersji 1.3, dobrze pamiętam. Podajemy, najpierw musimy utworzyć aplikację, zarejestrować aplikację w naszym Azure AD i dostępnie przez YAML nadać jej dostępy. Na tym blogu Microsoftowym Devlog Analytics.io jest to pięknie opisane krok po kroku. Tak naprawdę w ciągu 2 minut mamy stworzoną aplikację, której dajemy dostęp read-only. Mamy wygenerowany login i hasło, czyli secret, do tego, żeby się dostać. Budujemy zapytanie query dokładnie tak samo jak w portalu. Zadajemy invoke'iem i dostajemy z powrotem. Działa w PowerShell 7, tylko jeden wyjątek jest. Jeżeli macie konto MFA, to się nie dostaniecie. Znaczy PowerShell 7 jeszcze nie potrafi podłączyć się do Azure'a przez MFA. Podobno nad tym pracują. No dobra, to demo. Dzisiaj demo, stworzymy workspace, wyślemy logi, odczytamy logi, zadamy kilka pytań panu QSTO, zrobimy dashboarda i pokażę wam przykłady Power BI'a, w jaki sposób zbudowałem je dla WEF-a, czyli analizatora logów i czeków Active Directory. No to jedziemy. Tak jak wspomniałem, wszystko jest dostępne na moim GitHubie. Jest to moduł otwarty. Jeżeli ktoś lubi, zna PowerShella, z chęcią zapraszam do dalszej współpracy. Jest kilka dodatkowych elementów, które chcę tam jeszcze wprowadzić. Tutaj znajdziecie opisane dokładnie podstawowe przykłady użycia, w jaki sposób się do tego dostać, w jaki sposób zainstalować, ściągnąć obiekt, odpalić. Teraz, w jaki sposób tworzymy... Kto z was korzysta z VS Code'a? Też nie lubicie go w PowerShellu? Dzisiaj próbowałem 15 razy odpalić ten kod, za każdym razem wysypał mi się inaczej. W sensie nie sam kod, tylko Visual Studio. Albo mi wysypywał sesję PowerShella, albo integrate... Paranoja. Więc zrobię coś bardzo brzydkiego, będę kopiował do konsoli. Wynika to z tego, że VS Code jest... wczesną betą. ISE też lubię, tak jak najbardziej, natomiast w tym mi się dużo lepiej pisze. W ISE korzystam ze steroidów, Tobiasa, jest przepotężne narzędzie. Jeżeli korzystacie z Visual Studio pełnego, no to ISE z tym dodatkiem, kosztuje to 100 euro, to jest porównywalny projekt. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Wracając do prezentacji, instalujemy moduł. To również ten markdown jest dostępny na GitHubie w ramach doków Azure Loga, to znaczy nic tutaj nie jest ukryte. Wchodzimy w doki i w dokach jest, w jaki sposób utworzyć workspace'a i w jaki sposób odczytać później sobie klucz. Back to business. Łączymy się do konta poprzez Outgrida. Kto z was korzysta z Outgrida jako GUI dla biednych? Polecam. Wiecie, jak to działa? Wyświetlacie sobie dowolny obiekt, robicie Outgrida przez pass-through, wyświetli wam się piękne okienko. Ja już jestem podłączony, mam nadzieję, że nie zgubił. Żeby uniknąć problemów z MFA, wyświetla wam się okienko, zaznaczacie element, który was interesuje, klikacie pięknie OK i on jest przekazany w pipe dalej. Czyli na przykład chcecie zrobić coś na 50 użytkownikach w Active Directory, get a the user, filter gwiazdka, outgrid view, wybieram tych, pass through, lecę dalej. No i dobra, lecimy. Mamy wybraną subskrypcję.
Wybieramy sobie, tworzymy sobie resource grupę. Bam. Łop. Przepraszam, bo jestem zapięty nie jako, tak, zwiększę czcionkę, nie jako ja, tylko jako to konto do odczytu, stąd się pogubił. Więc jeszcze raz zapniemy. Mamy utworzoną resource grupę, SODO Meetup. Tworzymy sobie workspace, czyli tak naprawdę przestrzeń Log Analyticsa w tej resource grupie. On się tam jedzie. Jeżeli chcecie korzystać, to za chwilę o tym powiem, ale jeżeli chcecie korzystać z wersji darmowej, bo to jest darmowe wszystko, to warto ustawić sobie limit 150 mega przyjmowania danych dziennie. Wtedy macie 5 giga, które to jest darmowe przez miesiąc i nie płacicie nic. 150 mega plików tekstowych. To jest dużo czy mało? Teraz zobaczymy fajne wyliczenie, to jest dużo. To, co robię najczęściej, wiele rzeczy u nas działa też na CI-u, przy czym my korzystamy z TeamCity z kolei. Wiele testów, wiele buildów, które też wysyłają logi, działają tam, w związku z tym na danym środowisku najpierw tworzymy kredki w danym miejscu, w sensie TeamCity na agencie naszym, wydzielonym dla TI, tworzy kredki, zapisuje je przez eksport CLI, w związku z tym tylko proces tego użytkownika działający na agencie ma dostęp do kredek, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w trakcie wykonywania kodu, tu mam wyświetlone, zapisać je do XML, a następnie odczytać. To są informacje, które będą nam potrzebne. Mam nadzieję, że będą za mało widoczne, bo będę musiał resetować klucze znowu. Ale żeby nie było, że coś oszukujemy. Eksportuję sobie do CLI i później z niego mogę korzystać. Taka ciekawostka z DePapi, to jest szyfrowane przy pomocy Windowsa, przy pomocy DePapi, czyli teoretycznie bezpiecznego mechanizmu przechowywania haseł. Tak wam sprzedam, że jeżeli macie kontroler domeny, backup kontrolera domeny na przykład z 2000 roku, Windowsa DC 2000 i wyciągniecie sobie z niego plik i strzelicie w niego mimikacem, to dostaniecie klucz, który pozwoli wam odszyfrować hasło, które właśnie utworzyłeś w swoim użytkowniku w domenie 2019. Tada, tak działa DePapi. Let's save the world. No i tyle, mamy zapisane, mamy stworzoną subskrypcję, mamy stworzone wszystko. Chcielibyśmy tam wysłać dane? Super, chcielibyśmy je zobaczyć? Nichuchu. Dlatego, że po stworzeniu workspace'a zajmuje im około 20-30 minut tego, żeby tak naprawdę je odpalić. Znaczy on przyjmie dane, one sobie będą wisiały gdzieś tam w kolejce u nich, ale wy z tym nic nie zobaczycie, nic nie zrobicie. Żeby nie czekać tych pół godzin, tak, tym bardziej po stworzeniu workspace'a pierwszy import trwa około 15 minut. Więc żeby nie czekać tego czasu, ja mam przygotowaną już wcześniej, tam gdzie mam przygotowane dashboardy, więc jakbyście to odpalali, nie zdziwcie się, że waszych danych nie ma. One tam będą, ale chwilę później. No i dobra, zczytaliśmy klucze, zapisaliśmy sobie do XML-a, to pora wysłać logi. Więc bierzemy prostą informację, zaczytuję z XML-a i będę chciał wysłać wszystkie procesy na mojej maszynie. To działa? Powinno. No, wiem czemu, bo tu jest coś nie halo. Nie, to nie Windows, to ostatnie poprawki. Widzicie, tu jest zmienna primary key, a tu jest primary shared key. Tak to jest, jak się korzysta z różnych kawałków kodu naraz. Dobrze. I teraz wyślijmy. Gdybym nie musiał kopiować pomiędzy oknami, byłoby ładniej. Wow! Aha. Tak? To jest bug mojego modułu z kolei. Znaczy, raz już przetworzyłem obiekt, on już przeleciał przez ten specjalny moduł AL-Tools, co oznacza, że jest zanieczyszczony. I teraz go nie odpalić. To, co trzeba zrobić, trzeba jeszcze raz odpalić tą linijkę, czyli stworzyć sobie obiekt na nowo. Wiem o tym, pracuję nad tym, jak tylko znajdę chwilę, to poprawię. Ogólnie chodzi o to, że tam jest przepisywanie hash tablicy i on się gubi. Nie potrafi dodać jeszcze raz tej samej metody do. 251 obiektów, czyli tyle procesów lata u mnie na komputerze zostało wysłanych do Azure'a. W tym momencie zobaczę je, mam nadzieję, pod koniec sesji. To jest moja funkcja getVMInventory. Ona tu ma parę możliwości. Nie będziemy się teraz zagłębiać, bo to nie PowerShellowa sesja. Ogólnie chodzi o to, żeby dostać się do hosta Hyper-V lub do klastra Hyper-V i zebrać z niego parę informacji. Zczytuję swoje kredki. Jestem podpięty połączeniem do siebie. W związku z tym zczytam z jednego z hostów testowych u siebie informacje, zapiszę je do loga, do obiektu, a następnie spróbuję wysłać do... A wiecie, że nie? Chyba.
bo o ile się nie mylę, albo faktycznie, tam był inny kod. Bo wczytywałem w jednym miejscu. Good catch. Idziemy. No, dlatego nie lubię kopiować. To zawsze nie wygląda tak płynnie. PowerShell. Pyk. Dobra, to się będzie chwilę robiło, bo on się musi dostać do mojego hosta po VPN-ie i zaczytać parę rzeczy. I to chwilę potrwa. Jedziemy więc dalej, zaraz do tego wrócimy. Mamy logi, chcielibyśmy jakoś odebrać programowo, to znaczy może być na przykład sytuacja taka, że wrzucacie, do czego my to wykorzystujemy tak przede wszystkim? Software update. Znaczy wysyłamy przez Intune software update na komputery i chcielibyśmy mieć jakąś informację, co się wykonało, co się nie wykonało. Każdy komputer sięga sobie do Azure Loga, stamtąd wyciąga z Azure Key Vaulta kluczyk, jakim ma się dostać do faktycznego Azure Loga i wysyła informację, żeby na komputerze albo w Intune nie wysyłać prawdziwego loginu i hasła. Inna sytuacja, VM inwentory u nas. Ja mam 8-9 hostów Hyper-V, w sumie ponad 350 maszyn. Okresowo odpalam to codziennie i mam informacje, trendy nawet, bardzo fajnie to działa. Informacje o procesorach, pamięci, dysku, co się kto pozmieniało itd., itd. W związku z tym, tak jak pokażę Wam za chwilę, ale wcześniej mówiłem, WEF, zbieranie logów. Zbieranie logów to jest bardzo problematyczna rzecz, bo tych logów jest dużo. W związku z tym to, co ja robię, to z tych, które zbieram, wyciągam tylko informacje, które mnie interesują. Na przykład kto zmienił coś w jakiejś grupie Active Directory, to wysyłam do Azure Loga, a potem buduję sobie raport. Nie wyobrażam sobie zbudowania raportu bezpośrednio z Event Loga, w sensie, żeby sięgnąć, bo musiałbym dać uprawnienia. Tu nie muszę. To znaczy 50 serwerów wysyła do Azure Loga, Power BI jednym loginem, na przykład admina, który ma tam dostęp, podłącza się Power BI, mówi podaj swój login i hasło, fajnie, podajemy FA, zaciąga przez REST API dane do Power BI lokalnie u niego na komputerze, już się może bawić. Czyli mam zabezpieczone to, że nikt mi nie grzebie na WEC-u, nikt mi nie będzie kasował logów, nikt mi tam nie będzie zaglądał. Dobra, skończyło się. Zebrał. To teraz wyślemy. 24 obiekty poszły. Bo wypadałoby pokazać, jak to działa. Nie? Aha, jeszcze najpierw zaczytamy. Miałem secreta nie pokazywać, będę rolował. To jest secret tego użytkownika, który ma uprawnienia. To jest login tego użytkownika, czyli GUID. Wprowadzimy sobie. Na zdrowie. Mamy kredki, teraz też hasełko. Git gitara. Zalogujemy się, dlatego wcześniej się nie udało. Zalogujemy się do Azure'a, sięgniemy do tabeli checków Active Directory. Wszystkie z ostatnich 30 dni, posortujemy i następnie sobie je wyświetlimy. I to może być przydatne na przykład w czasie builda. To znaczy coś wrzuciło do Azure Loga z jednego builda, z jednego agenta CI-owego, drugi musi coś wykonać, zanim to wykona się nie sprawdzi, czy rezultaty były ostatnio odpowiednie. I mamy odpowiedź. Ile jakich statusów się udało, ile jakie czeki się udały. I ponieważ to jest obiekt, to możemy znowu na nim operować dalej w PowerShellu, grepować w Pythonie, co kto lubi. No to dobra, to mamy czwóreczkę. Przykładowe zapytania. Tak, pokaż mi wszystko z tabeli. A, mam je otwarte. Pokaż mi wszystko z tabeli starsze niż jeden dzień. To będzie tu. Oczywiście zapytania można sobie zapisywać, można szerować w zespole, co jest bardzo fajną opcją, bo wystarczy później otworzyć Query Explorer i wszystkie nasze zapisane będą tutaj. No to otworzymy sobie do drafta. Pokaż mi wszystkie VM inwentory, których czas wygenerowania, i tu jest też o tyle fajna rzecz, że można czas budować stringu, są starsze niż, tego nie chcemy. Ważna rzecz, którą trzeba pamiętać przy custo, to jest rurka procesuje obiekt dalej, ale tylko to, co wskazaliśmy. To znaczy on gubi wszystko inne, co w sumie jest logiczne, więc jeżeli wrzucimy project to jest taki select, to w następnym elemencie, czyli już tu, będziemy mieli tylko te cztery elementy. Wybraliśmy te trzy elementy i one w następnym kroku są już tylko te trzy. Zapytanie custo może być w jednej linijce, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcemy rozdzielić linijkami średnik, natomiast ta spacja oznacza, że to już jest inne zapytanie. Czyli jeżeli to wykonam, to wykonuje mi się tylko pierwsze. Okej. Za chwileczkę zbudujemy, wrócimy. Chciałem Wam pokazać jedną rzecz. VM inwentory, czyli tak jak nazwaliśmy, i na końcu jest sufiks CL, dołożony przez Azure Loga do każdej tabeli, czyli custom log.
Jeżeli wykonam to w ten sposób, mam domyślnie time frame 24 godziny, zwrócił mi wszystko, co było w danej tabeli. I teraz to nie jest SQL, to jest prosta tabela w sensie z informacjami na SQL, czyli takie dane, jak wrzucimy, tam będą. Jeżeli dzisiaj wrzucę mu obiekt z innymi kolumnami, to on po prostu dołoży tutaj kolejną kolumnę. Czyli nie muszę przeprzygotowywać. Nie muszę przygotowywać sobie wcześniej tego Azure Loga, jeżeli chcę mu dostarczyć kolejne dane. On po prostu na podstawie wsiorbanych danych stworzy sobie kolejne elementy. Co jest o tyle wygodne, że nie musimy myśleć zawczasu, co chcemy tam wrzucić. Jak widzicie, dostałem informacje o różnych maszynach. Coś chłopaki mi kombinują w firmie. Ile ma pamięci, ile ma dysków, ile ma procesorów, jaka jest jej wartość i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego możemy budować sobie trendy. W sensie Otworzysz się? Dobra. Na przykład pokaż mi wszystkie maszynki. No to skasujemy to. Pokaż mi wszystkie maszynki, weź mi trzy rzeczy i pokaż mi je na bar charcie. Pokazuj mi maszyny i ich w tym momencie, ile ma dysków, ile ma maksymalny rozmiar dysku. Ponieważ taki raport odpalam codziennie, to mi może służyć jako analiza danych. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj na przykład zwróciłby mi, nie wiem czemu, tu by mi wrzucił wszystkie adaptery. To mu się nie podobało. I to. Czyli tu dostanę samą listę wiemek i to, ile mają dysków. Okej. Dla kogoś, kto zna Qusto, dla kogoś, kto chce poznać Qusto, to jest fajne narzędzie, ale idę o zakład, że jak przyjdziecie do zespołu, powiecie, ty, fajną rzecz widziałem, uczymy się Qusto, to wszyscy mówią, no. Bo wszyscy są oczywiście zarobieni, mają swój czas. W związku z tym możemy stworzyć dla nich dashboarda. I dashboardy wyglądają na przykład w ten sposób. Tutaj mam przygotowanego dashboarda z kosztami, ile czeków się nie udało, ile czeków się udało, zbieranie WEC-a, ile komputerów zostało utworzonych, no to jest środowisko testowe, ile kont zostało włączonych, wyłączonych i tak dalej, i tak dalej. Po wklikaniu się w taką ikonkę, dostajemy dodatkowe informacje, gdzie, które czeki, jak się udały. I teraz cały bajer jest tu, że jeżeli klikniemy w to, to przenosi nas do Azure Loga już z tym konkretnym zapytaniem i możemy się bawić w filtrowanie danych dalej. No i super, jak ktoś ma dobry internet albo ktoś lubi, to jest ciekawe, ale to dalej nie jest informacja dla osób, które są nietechniczne. Dalej nie potrafimy z tego przekazać naszemu kierownikowi, słuchaj, w naszej infrastrukturze mamy 100 wiemek. I co z tego? Jakich? Gdzie? Co? Mam się uczyć, idźcie do kierownika i powiedzcie, teraz się naucz Qusto, będziesz wiedział, co mamy w infrastrukturze. Tak. Ale Power BI pokażę wam za chwilę. Tak? Za chwilę wam pokażę. Ile to kosztuje? Tak jak już się niechcący zdradziłem, jest to darmowe do pewnego etapu. Za każdy gigabajt danych, który Azure wsiorbie, płacimy 2,5 euro. Za każdy miesiąc, który chcemy przetrzymać, płacimy 0,1 euro za każdy gigabajt, za każdy miesiąc. Czyli jeżeli chcecie mieć retencję 5 miesięcy, no to. Ale pierwsze 5 giga miesięcznie jest za free wsiorbanych danych. I pierwsza retencja tych wsiorbanych danych przez 30 dni jest free. Czyli wszystko, co wsiorbiemy do 5 giga w danym miesiącu, u nas nie kosztuje. W związku z tym, przykład, mamy 10 serwerów. To może być, nie wiem, Jira, która wrzuca pliki do logi do pliku tekstowego. Parsujemy te logi, wrzucamy, mamy 30 mega logów dziennie. Dużo mało dla pliku tekstowego, zależy od serwera. 10 serwerów po 30, retencja 3 miesiące. Więc teoretycznie mamy 9 giga na miesiąc danych, czyli płacimy 10 euro. Pierwszy miesiąc mamy za darmo utrzymywania, bośmy właśnie wsiorbali. Płacimy za te 4 giga wsiorbanych danych. Drugi miesiąc efektywnie rośnie, w związku z tym za wsiorbanie z 10 serwerów 30 mega dziennie, co oznacza przechowywanie co miesiąc 9 giga danych, płacimy 13 euro na miesiąc. Dużo mało. Dla naszej firmy, dla mojej firmy, gdzie mamy 600-700 końcówek, endpointów, w sensie desktopów, laptopów i tak dalej, mamy ponad 300 serwerów, zbieram logi ze wszystkich, plus logi Active Directory, plus Office 365, plus cała reszta. Zgadnijcie, ile by nas kosztowały logi przez rok trzymane. 100 euro. Dokładnie. Wyliczyliśmy, że będzie nas to kosztowało około 100 euro trzymanie wszystkich danych. Kto, gdzie, kiedy, na jakim OneDrive, jakiego plika zmienił. Tak, to podzieliłem. Naprawdę potęga. Za 100 euro wiem wszystko, co się dzieje w moim tenancie 365, a dodatkowo wysyłam te logi, które chcę. No dobra. Więc to są Azure Logi. Idą z niewielkim kosztem akceptowalnym na początku dla małych firm bądź średnich. Nie wymagają maintenance'u, to jest usługa. Nie musicie utrzymywać, to samo oczywiście możecie zrobić na SQL-u.
zamiast wysłać do Azure Loga, możecie wysłać do swojego SQL-a. Życzę powodzenia z wysłaniem do logów SQL-a z komputera kierownika, który właśnie siedzi na Bahama. A do Azure Loga wyślę, jeżeli ma dostęp do internetu. Poza tym ten SQL trzeba utrzymać, trzeba go patchować. Nie sztuka jest zainstalować STCM-a, sztuka go utrzymać aktualny. Tak samo ze SQL-em. Wszystkie vulnerabilities, które się pojawiają i wasz CISO przyjdzie i qualisem powie, ha, 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 masz tutaj blida, musisz sobie zapatchować. Tu nie. To wszystko tam jest. Jest skalowalne, to znaczy w tym momencie Azure Log jest podstawą do Sentinela, a Sentinel to jest Microsoftowe rozwiązanie, które kosztuje, jest CM-em w chmurze, natywnie zbudowanym dla chmury i też bazują na Azure Logu. Nie ma query na początek, musimy sobie je sami zbudować, ale przy pomocy Power BI-a i kilku dashboardów jesteście w stanie wyzbudować taki dashboard, który będzie w kilka minut dostępny dla ludzi. Nie jest to CM. Jeżeli chcecie CM-a, to szukajcie Sentinela albo Splunka czy czegokolwiek innego i szykujcie portfel. Nie jest to SQL, to znaczy sami musicie zbudować sobie własne relacje, to nie jest baza relacyjna. On pozwala na łączenie tabel, joiny, lefty, prawe i tak dalej na podstawie wartości, ale musicie to zrobić sami w swoim zapytaniu query. Nie ma czegoś takiego jak zbudowanie widoku i podpięciem się widoku do SQL-a, o, mam wszystkie dane. To budujecie on the fly. Nie jest zastępnikiem Elka, dlatego że przechowujemy tylko część logów. Tak? Tutaj było 30 megalogów dziennie, to podejrzewam, że TP-Link w domu może wygenerować więcej. No bo i nie. Dobra. Teraz chciałbym wam pokazać w takim razie, jak wyglądają te, jak wygląda zbudowanie dashboardu. Mam jeszcze takie pytanie. Czy porównywałeś to może z Datadogiem, bo oni niedawno wydali właśnie niedawno, dawno log management features i tam na przykład masz za data ingestion to masz 10 centów za gigabyte na przykład, nie? Mhm. No fakt, nie masz tam, kurczę, 5 giga za fryer co miesiąc, no ale 10 centów za giga, no to mniej niż tam 2,5 tam euraska. Fakt, masz no troszeczkę inny model na retencję danych, bo tam jest, wiesz, 7 dni to masz dolarek chyba i 30 centów i tam inne takie rzeczy. Ale czy po prostu porównywałeś jedno z drugim, bo oni też sam się chwalą, wiesz, unlimited sources, full text search, tam dashboarding, cudawianki, w ogóle masaż pleców też robią. To zależy. To zależy. Tak jest, okay. Znaczy tak, korzystaliśmy z Datadoga u nas, ale bardziej do aplikacji, to znaczy nasi devsi stwierdzili, aha, będziemy mieli application monitoring end to end. Go ahead. Przyszedł do mnie CISO i powiedział splunk, 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 splunk all the way. Okej, okay, jak mi dasz pieniądze, to ja się z chęcią pobawię takim Splunkiem, tak? Tutaj nie monitoruję aplikacji, nie wrzucam dużej ilości danych. Przyznam szczerze, jestem PowerShellowcem z krwi i kości i Windowsowcem, w sensie lubię to, co Microsoft robi, jestem, można powiedzieć, trochę fanem, szczególnie ostatnie 3-4 lata, więc nie porównywałem empirycznie z Datadogiem, tylko tyle, co robiliśmy w application. Podejrzewam, że Azure Log nie jest niczym niezwykłym na rynku. Tak? Znaczy oni nie powstali pierwsi, nie dali pierwsi tego rozwiązania. Ja znam to. Z chęcią poznam inne, więc zapraszam do siebie na Peposza albo na SODO z prezentacją. Dobra, jeszcze takie jedno pytanie. Jakbym chciał na przykład z jakiegoś Linuxa pchać? Nie ma problemu. To muszę instalować tam PowerShell'a? Nie. Dowolnym REST API, którym strzelisz do logu. To jest dowolne REST API. Ja pod spodem po prostu mam moduł PowerShell'a, który dla mnie to robi. On działa również pod Linuxem, jak najbardziej. Natomiast dowolnym, na stronie Microsoftu są różne przykłady w różnych językach. Python bodajże też jest. Wystarczy, że REST API strzelisz do Azure Loga. Tak? To, co robię w jednej firmie, to mam zainstalowanego agenta MMA na Linuxie, który zbiera po syslogu informacje z ASY i z VMware'a. I wypycha mi je wszystkie do Azure Loga. I w Azure Logu mogę sobie odpowiednio ciachać dane i wiedzieć, kto mi się zalogował, albo kto mi co zrobił na ASIE czy na VMware, więc tak, działa na Linuxie jak najbardziej. Można dowolnym językiem to wysłać. Chodzi o to, że wypychamy tak naprawdę to, co moduł robi, zapomniałem powiedzieć, to JSONuje. Znaczy mój obiekt został zjsonowany i wypchnięty do Azure Loga, więc jeżeli potrafisz przygotować ze swojego programu, z Hanzy, z Zenowy, z Confluence'a, z Jiry, z Sysloga, JSONa, to on to łyknie. To nie ma problemu. To dla niego nawet nie jest log, to jest struktura danych. Znaczy w sensie Microsoft log ma na myśli dowolny obiekt z propertiesami o różnej strukturze danych. To może być string, boolean, to może być nawet zwykły tekst. Możesz mu wysłać codziennie rano ze swojego web serwera wstałem
i też potem przeszukiwać go w Azure Logu. To nie jest problem dla niego. Nie? To jest przykład raportu Power BI-owego, który właśnie zbiera eventy. Nie wiem, czy będzie aktualny, spróbujemy go odświeżyć. I pewnie poprosi mnie o kredki, dokładnie. Ponieważ to jest raport, który jest dostępny w tym module również na GitHubie, to on jest pusty. W związku z tym muszę teraz się zalogować swoimi kredkami, które mają dostęp do Azure Loga. Więc powiedzmy, że to jestem ja. Prosi o ML. Tu prosi o MFA. Connect. I powinien te eventy odświeżyć. Tu, jak widzicie, raport był przygotowany mniej więcej na początku czerwca, stąd jest zakres czerwcowy. Nie ma tam danych. No dobra, to wam nie pokażę odświeżonych danych. Coś musiałem. To jest środowisko testowe. Ogólnie chodzi o to, że teraz ze swoich eventów mogę wybrać właściwie wasz support, tak? Bo wy jesteście specami od KQL-a na drugi dzień, więc potraficie to sobie znaleźć tam. Natomiast wasz support potrafi zobaczyć wszystkie eventy, gdzie została utworzona grupa security. Jest to dla nich GUI. Po zaciągnięciu tych danych one rezydują u nich na komputerze, więc nie muszą się za każdym razem łączyć do internetu. Chcecie zobaczyć wszystkie eventy, które zostały wykonane, które dotykały na przykład pana Bena Skywalkera. Nie ma problemu. Były takie 4 w tej domenie, o tej godzinie Ben Skywalker został zablokowany. To jest przekazanie informacji z logów, które posiadacie, zrozumiałe dla kogoś, kto nie jest techniczny. To jest przekazanie, bo oczywiście też można budować trendy w Power BI jak najbardziej, ale to, że zrobicie sobie logi w Datadogu, w Elku, w pliku tekstowym, Boże, kto wam broni, to jest połowa sukcesu, a nawet nie. To, w jaki sposób potraficie je zaprezentować, dopiero nadaje wartość tej informacji. Jak będziecie chcieli po podwyżkę, powiecie, zbudowałem serwer logów. Zbudowałem serwer logów i teraz support w 30 sekund wie, kto się kiedy, gdzie loguje i mogą szybciej odblokować konto. I oszczędziłem firmie tyle i tyle dolarów, bo teraz support zamiast siedzieć pół godziny szukając, wie to w ciągu 3 sekund. Razy stawka, razy miesiąc, razy rok, oszczędziłem wam $50. No okej. Można i tak. Kolega użył dokładnie tego samego przykładu, tyle tylko, że stawka była inna, bo swoją pracą w ciągu pół roku oszczędził firmie 250 tysięcy złotych. Jak poszedł po podwyżkę, usłyszał nie. Jak poszedł z tą informacją, oszczędziłem wam 250 tysięcy, to podwyżkę dostał. W związku z tym wracamy do punktu pierwszego. Informacja jest tyle warta, ile jesteście w stanie ją zaprezentować komuś, kto ją zrozumie. Wy rozumiecie logi, support już niekoniecznie, pani z księgowości tym bardziej, a na pewno nie facet, który podpisuje czeki. Jego interesuje co innego. Power BI naprawdę poprzez zbudowanie query w ostatniej prezentacji SODO pokazywałem dokładnie, jak to zbudować. Jest dostępny również na GitHubie. To naprawdę są 3 proste kroki. Ściągacie query, bach jest, sam Azure Rock podaje. Pytanie ostatnie mam do was, zanim się rozejdziemy. Czy zachęciłem was w ogóle do tego rozwiązania? Tak myślę. Tak naprawdę to jest kolejne narzędzie, tak? To znaczy to... No nie tak to ma wyglądać. Jest to kolejne narzędzie w waszym pasku, które pozwoli wam lepiej, szybciej i sprawniej wykonywać wasze zadania. Jakieś pytania? Raz. Środowisko chmurowe, w sensie hybryda, czy typowa chmura? U mnie? Tak. Wszystko, w sensie hybryda. Jeżeli chodzi o to, skąd zbieram logi, tak? Skąd wykorzystujemy, to mamy tak jak mówię, zbieramy z komputerów, z desktopów, z laptopów, które mają wypychane. I to też było wesoło, bo Intune ma pewne ograniczenie, więc żeby wysyłać taki kod, który kolega napisał, który sprawdza Adobe Readera, Google'a, Firefoxa i masę innych narzędzi, które każą nam patchować, to musiał go z base kodować, bo się nie mieścił w Intune, więc wysyłamy za haszowany kod PowerShell'a na komputer, on go sobie tam enkryptuje, znaczy dekryptuje, patchuje komputery i każdy krok, tak jak mamy w write loga, czyli w write verbose, to każdy z tych kroków, każda ta informacja wędruje tu. Czyli jeżeli jestem w stanie wyszukać, o właśnie, chciałem wam pokazać, widzicie? To jest moje środowisko produkcyjne. Nie, nie widzicie, teraz widzicie. To jest moje środowisko produkcyjne. Ostatnio do mnie dzwoni kolega, ty, słuchaj, jeden z naszych build agentów stracił trochę RAMu. Ja mówię, to znaczy? No, obciąłeś mu RAM. Nie.
Ale oni mówią, że mieli więcej. Oni zawsze tak mówią. No więc odpaliłem sobie trend, gdzie zapytałem, poproszę wszystko, co było minutę temu, bo być może ktoś coś zmienił. I wstecz tak długo, jak zbierasz dane, jak ci pokazuję. Akurat chodziło o agenta B16. Więc poproszę o wszystkie pamięci, odpaliłem sobie taką kwerendę. Tak jak mówię, zbieramy od maja te dane, więc możecie sobie wyobrazić, ile mamy w Azure Logu informacji o Office, SharePointie i tak dalej. Zwrócił mi je w poniżej pół sekundy. To zapytanie przeczesało cały log, zwrócił mi 18 rekordów w pół sekundy. Czy wasze SQL potrafi lepiej? Jak stoi na jakiejś Ewie albo compliancie, to pewnie czemu nie? Tylko pytanie, które z szefów da wam complianta na to, żeby sterować logi. Jak takiego macie, to musimy pogadać. I tutaj mam bardzo prosty wykres, który pokazuje mi, jak się zmieniał RAM tej maszynki. Tak? To samo mogę zrobić dla dysków i powiedzieć, drogi projekcie X, trochę za dużo dysków wszamaliście ostatnio. Poproszę purchase order na kolejne $1000, bo muszę dokupić dyski do serwera. Bo widzę, że tutaj zbierasz dużo danych, generujesz wykresy, a pytanie, to się jakoś integruje na przykład z systemami alertowania albo... Tak. Tak. Dobre pytanie. A jak? Tak. Już pokazuję. Przepraszam, dzisiaj jestem przeziębiony lekko, więc nie... Tu. Jak wygląda alertowanie? Nie tu. Tu miałem dashboardy? Nie, cofniemy się do dashboardów. Po tym, jak wykonamy zapytanie KQL, czyli już je mamy przygotowane, to tu możemy zrobić new alert rule. I teraz ważne jest tylko to, żeby to było jedno zapytanie. Odpalamy. Tam. Oni mają Sela 99,9, więc tam trochę tych piątek mają. Mogą uciec. Teraz budujemy alert rule, tak? I to, co u mnie jest zrobione w produkcyjnym środowisku, jeżeli którykolwiek z komputerów gdziekolwiek wyczyści sobie security loga albo system loga i na Teamsy, e-maila dostaje informację. Ponieważ cały czas telefon mam przy tyłku, to wiem, że gdzieś komuś coś się zczyściło. To nie jest SIEM, powtarzam, natomiast i tak jestem w stanie wychwycić dużo szybciej, że pani Krysi, która pojechała na wakacje i właśnie jej dziecko odpala bajki i coś odpaliło i ściągnęło i wyczyściło loga security. Wchodzę w Defendera ATP i klikam izoluj. I ona do mnie dzwoni, nie mam internetu. Twój problem. Więc tak. I teraz jaki jest koszt alertowania? Tutaj widzicie $50. Tak. To jest koszt alertowania dla jednego monitora, dla jednego thresholda, a czy on się wywoła raz, 100, 1000 czy 5000 razy, $50. I on jest w skali miesiąca rozłożony, to znaczy ten $50 za jednego thresholda, czyli załóżmy, chciałbym monitorować czyszczenie logów security, $50. Chciałbym wiedzieć o tym, że VM-ki z projektu klienta X przekroczyły ilość dysków w ostatnim miesiącu albo urosły o więcej niż 100 giga w ciągu dnia, $50. Jeżeli macie VM-ki w Azure, pytałeś o hybrydę, to VM-ki w Azure mają na sobie agenta i wtedy to jest tańsze, dużo tańsze. Albo macie Azure Stacka, to też jest to tańsze. Chciałem wam jeszcze pokazać kosztowość tego rozwiązania, że nie kłamie. A jak ktoś twierdzi, że kłamie, to wyzywam na pojedynek PowerShell'a. Gdzie tu jest overview? A, to nie ta subskrypcja, dobrze. Log Analytics, select. To jest zakumulowany koszt od początku chyba miesiąca, nie pamiętam, kiedy mi się subskrypcja przewija. Do tego czegoś, tak jak mówię, środowisko. Mój lab składa się z routera Wyaty, który izoluje mi sieci, trzech sajtów. W każdym sajcie mam po dwa kontrolery domeny lub jeden file server, SQL-a, WEC, czyli serwer logów, OVF, management, coś tam jeszcze, czyli jakieś 15 serwerów, które codziennie, co godzinę jest odpalany taki sample script, który mi blokuje użytkowników, odblokowuje, tworzy, kasuje i tak dalej. I to się zbiera. Czyli tak naprawdę symuluje taką małą firmkę, która ma 15 serwerów. Dużo mało. Kosztuje mnie to nic. Więc jeżeli macie jakieś małe firmki, nie wiem, rodzice prowadzą jakiś sklep, czy znajomi, cokolwiek, jest to idealne rozwiązanie. Pozbieracie logi z takich maszyn, odpalacie kawałek kodu, widzicie wszystko tu, jesteście w stanie sobie przeciągać przez te dane. Nawet dla waszego środowiska IT, tak? Moje środowisko IT zawiera 70 maszyn. Przepraszam, 70 to jest produkcja. Samo IT, czyli mój zespół, tak? Dla 700 osób, mamy około 25 maszyn. Tylko dla siebie. Konsole, SQL, LAN sweepery i tego typu rzeczy.
zbieranie danych z 25 serwerów, rzucanie ich tu, ja nawet nie muszę iść po zgodę do kierownika na jakikolwiek PO, bo to nic nie kosztuje. I mam takie dane. To jeżeli chodzi o use case. Więc i on-premise, i hybryda, i wszystko razem. Zero. Jeżeli chodzi o produkcję, zobaczę, czy mogę wam to pokazać. Taką produkcję. Pozwólcie, że się tu przerzucę. Nie mam uprawnień do kosztów. Jestem global adminem. No, ograniczamy wszystko. Jak widzicie, tutaj mam na przykład prosty przykład, 56 kont, to jest z dzisiaj, w sensie on dashboard domyślnie wyświetla na jednego dnia. Ilość sign-inów mam około 30 tysięcy. Czyli 30 tysięcy zalogowań dzisiaj kosztuje mnie to prawie nic. Jeżeli chodzi o zmianę haseł, dzisiaj było 22. Też jest fajne, na przykład od razu widać, jeżeli, na szczęście 00, od razu widać, jeżeli macie jakiegoś spajka w zmianie haseł. To w drugą stronę, to maszyna wysyła logi do Azure Loga. Okay. Ona wysyła. Nie, bo tak use case na przykład sprawdzać ilość błędnych haseł. I teraz u mnie wygląda to w ten sposób, że ja nie robię tego na maszynie, ja to robię na WEC-u. To znaczy maszyna ma GPO ustawione, ostatnia sesja, która mówi, jak coś zmieniłeś hasło, wysyłaj do serwera logów, a serwer logów co 10 minut odpala sobie z cache'em informację i wysyła do Azure Loga. To nie jest SIEM, jak chcecie SIEM-a, to trzeba kupić, to jest troubleshooting tool. Więc najpóźniej z opóźnieniem 12 minut, tak, plus minus na ingest i przerobienie, 12 minut po wydarzeniu support już wie, że coś jest nie halo. Ma Power BI u siebie. W związku z tym zbieram informacje w jednym miejscu. To też jest fajne, że można to odpalić przez gateway, a można to odpalić bezpośrednio. Tada. To tyle z mojej strony. Jak nie mam pytań, to dziękuję.